Cześć, ciemneczka, jestem Ternis i dzisiaj pokażę wam 4 mega wciągające gry na Androida. Oczywiście darmowe, więc bez przedłużania zapraszam do oglądania. Patrzę jak fotorada, cykają mi foty. Zawisne kurwy, p***olą te ploty. Nieco jest trapu, moje twoje loty. Robię to scenę, wybuchnę. Pierwszą grą jest Vector. Uciekamy przed złymi ludźmi, wykonując parkour. W grze mamy dostępne 3 mapy oraz mnóstwo poziomów, a żeby je odblokować, musimy zebrać odpowiednią ilość punktów. Alto. W grze poruszamy się na snowboardzie. Gracz ma do wykonania różne cele, tak jak na przykład najdalsza odległość, ratowanie zaginionych lam, pokonywanie niebezpiecznych dziur, wykonywanie trików na dachach budynków oraz w powietrzu. Mnie ta gra bardzo wciągnęła i serdecznie mogę polecić. Kolejna gierka, której nazwy nie potrafię wymówić, ale dobra, nieważne. Musimy doprawić piłkę do samego dołu, tak aby nie spadła na inny kolor niż ten, którego mamy najwięcej. Do przejścia jest bardzo dużo poziomów, więc gra nam się szybko nie znudzi, a jej nie skończy. Gierka wciągająca, ale bardzo wkurzająca. Stigman Annihilation 2. W tej grze musimy połamać jak najwięcej kości, aby zdobyć jak największą ilość punktów oraz pieniędzy, za które możemy kupić nowe mapy oraz pojazdy. I to by było na tyle. Ja kończę. Cześć.